Halo, halo, witajcie w nowym odcinku na moim kanale. Zapewne bardzo zaskakującym, ponieważ to nie są Simsy, jej! Szok i niedowierzanie, nagrywam coś innego niż Simsy. I nagrywam w ogóle Minecrafta, co jest wręcz niedorzeczne, ponieważ ja kompletnie nie umiem grać Minecrafta. Powiem tak, gram już od kilku miesięcy z Karolą na serwerze, ale i tak uważam, że jeszcze nie jestem wystarczająco wyskillowana, że tak powiem. Niestety. Nie uważam się za jakiegoś znawcę, za kogoś, kto ogarnia w miarę dobrze. Ale no, staram się, uczę się. I mam nadzieję, że ten odcinek wyjdzie całkiem dobrze. Nie wiem, czy się pojawią jeszcze jakieś inne z tego. Ale jak widzicie, stworzyłam sobie całkiem nowy świat. I będę tutaj działać. W ogóle zrespiłam się w jakimś lesie. Co nie jest za fajne. Bo... Aha, no i jestem Steve'em, tak. Jestem Steve'em. Mogłam sobie ściągnąć jej skinę, ale mi jest naprawdę trudno dogodzić, że tak powiem. Pod tym względem chciałabym coś takiego własnego mieć, ale nie umiem sobie takiego ładnego stworzyć, więc... Dobra, co ja potrzebuję? Kill off potrzebuję, bo zaraz się gdzieś kopiemy. Aha, tak. Jeszcze z takich ważniejszych informacji, ja się strasznie boję pająków. Więc to jest idealna gra dla mnie, jako że ja się boję tych pająków. Także na noc musimy koniecznie gdzieś po prostu się schować, żebym to przeżyła psychicznie. Dobra, bo teraz sobie zrobię trzy miecze i węgle. Co ja jeszcze potrzebuję? A, siekierę. Siekiera. I na razie chyba nam styknie, co? Tak, oddajcie mi to. To się przyda. Poustawiamy sobie to w kolejności. Jakiejś sensownej. Mordko. Dobra, w ogóle tak, uwielbiam lasy i góry. Karla wie coś na ten temat, ponieważ miałyśmy sporo doświadczenia, jeśli chodzi o takie tereny górzyste. Ale czekajcie, nie no, teraz jest okej, bo tutaj mam węgiel. To nie mam co narzekać, nie mam. Mam nadzieję też, że gra będzie mi w miarę płynnie chodziło. Ja szczerze mówiąc nie mam pojęcia, jak się nagrywa Minecrafta. Bo ja to tylko w Simsach. O, słyszę jakieś zwierzaczki, chyba kurczaczek. O, jest kurczaczek. Fajnie. No ale nie będę go teraz zabijała, bo... Chociaż zobaczymy. Aha, no i tam mam tą mapkę z modów. I mam też Optifine'a. I gram na najnowszej wersji Minecrafta, tej aktualnej, tak. Z takich informacji technicznych. Tą mapkę też nie umiem się nią jeszcze posługiwać, umiem tylko sobie zrobić te winepointy. Także tak, no. Jestem zielona. Zielona jestem w Minecrafty, ale i tak fajnie się bawię. Także pomyślałam, że taki odcinek może być całkiem ciekawy. Tym bardziej, że no, nie będę ukrywać, ostatnio raczej nie nagrywam nic. Oj. Nic nie nagrywam i planowałam tego już właściwie nie robić wcale. Ponieważ po pierwsze, no nie mam ochoty grać w Simsy. A po drugie, chciałam zrobić sobie taką dłuższą przerwę przez do pewnego czasu, że tak powiem. Aż sobie nie ulepszę mojego sprzętu. No i cóż, takie były moje plany i na pewno tak też będzie. Nie będzie tych filmów już tak wiele, jak było przedtem. I praktycznie, no nie wiem, co w ogóle się będzie pojawiało na moim kanale, ale widzę, że doszło mi parę nowych osób, tak. Jest mi bardzo miło, że mimo wszystko, mimo tego, że filmów jest tak mało, ludzie i tak subskrybują dalej kanał. Tak, ja wam powiem, aha, bo ja nie mam zegarka i ja się nie znam na słońcu, powiem wam. Ale chyba będzie niedługo zachód, więc będziemy się kopać dalej tutaj, ja się tutaj zamknę. Dla bezpieczeństwa. Ale nie mam czym nawet. Więc będziemy się kopać tą górę. No bo niestety dzisiaj będzie odcinek z kopania, jako że nie mamy łóżka. Mogłabym się co prawda za tym łóżkiem rozejrzeć. Znaczy za łóżkiem, za owcą. A ja tu widzę same kurcze góry. Kurczak jest, kurczę tak wysoko. No raczej... Myślicie, że będzie na górze owca, na tym śniegu? Hmm. Tam
coś jest. W sumie nie chciałabym stąd odchodzić, bo tu fajna miejscówka do kopania jest, ale... Tam są świnki! Ojej! Tam można by sobie zrobić hodowlę. I nawet zamieszkać, chociaż mi się tutaj ten teren nie podoba. Auć. Muszę pamiętać, żeby tak nie szaleć, bo... Na serwerze jak gram, to wiecie, już mam tam super zbroję i mogę sobie upadać ile chcę. Nic się strasznego nie dzieje. Tam jest jakaś jaskinia. Ale na razie do jaskini nie chcę, bo w jaskini są potwory. Tak. Także tego. No niestety, ja się potworów boję. Znaczy nie potworów, ale ja się boję pająków, tak. Inne to jakoś sobie daje radę. Wiem, że to są tylko piksele w grze. Wiem, doskonale o tym wiem. No ale nic nie poradzę, są ohydne i jeszcze tak syczą paskudnie, że mnie to po prostu odrzuca. Nawet przez jakiś czas miałam takie tekstury na pająki, żeby one wyglądały nieco inaczej. Ale coś tam przeinstalowałam i gdzieś mi to zaginęło w akcji. Tu mamy lawę, kurczę, nie wiem gdzie mam iść. No nie wiem gdzie mam iść. Szukam owiec, ale nie widzę. Nie chcę biegać, bo mi zaraz głód zejdzie. No zobaczcie, same góry po prostu, masakra. Już są dynie, dynie się mogą przydać nie za bardzo w sumie. Dajcie mi owce, auć. A, i nie umiem też skakać po górach, jakby co, jakbyście jakieś takie dziwaczne tutaj, wiecie, moje skoki widzieli, to przymykajcie na to oko, bo ja nie umiem. Jakbym miała grać w parkury, to naprawdę byłoby po prostu genialnie. O, no właśnie, o tym mówię. To może sobie zrobię takie przejście, żeby już się nie ośmieszać. Ale to też jakaś jaskinia malutka, słońce jeszcze jest wysoko. Tak, będę teraz pilnować słońca. Czy są tu owce? Jest jakaś polana! Są krowy! I świnie! Tutaj jest idealnie, tutaj będzie mój dom! Ała! Ja wiem, że to będzie mój dom! Tak czuję. Co to te czerwone punkty? Mówię, że ja się nie znam na tej mapie, ale te czerwone punkty... Te czerwone punkty kojarzą mi się ze złem. Pewnie to jakieś potwory. Dobra, wiecie co? Musimy się gdzieś schować, bo ja nie mam ani drewna na dom. Chyba, że skopię to szybko, ale... Kurczę, nie znalazłam tych owiec. Nie no, ja teraz szybko tak nie wybuduję domu. W ogóle to drzewo jeszcze takie mi się trafiło. Dobra. Czy Kami uda się wybudować dom przed zachodem słońca? A właściwie jakąś klitkę. Co by mi nic? Oj, no, dobrze mi idzie. W budowaniu też jestem po prostu genialna. Chociaż no, powiem wam, że jak mam projekt, to zbuduję coś fajnego nawet. Nie powiem, że nie. O nie! Po prostu jestem mistrzem. Świetnie. Architektury. Pochodnie muszę sobie zrobić. Coś. Okej, chyba już mi tu nic nie wlezie. Masakra po prostu. Tadam! Jestem bezpieczna! I teraz nie wiem, czy mam zrobić cięcie do rana, czy... Chyba tak zrobię, chyba zrobię cięcie, bo... Nie będę was zanudzać tym, jak siedzę w tej klitce. Tutaj za bardzo nie mam co kopać, bo tu jest ziemia. W tamtej jaskini jeszcze byłoby co, ale dobra. W takim razie wrócę do was za chwilę. Okej, moi drodzy, nastał dzień, potworki już zaczęły nam tutaj znikać ładnie. Ja sobie też wyciszyłam muzykę. I kurczę, tak. Zaczęłam sobie tutaj kopać pod domem trochę, ale niestety mi się skończył kilo. W ogóle tutaj zobaczyłam, że pode mną jest gdzieś lawa, nawet ją było słychać. O. Nie wiem, czy teraz słyszycie, bo tak wyciszyłam tą grę, że teraz to już sama ledwo to słyszę. Będę musiała to sobie jeszcze dostosować odpowiednio, bo nie chciałam, żeby mnie coś tu znowu zagłuszało. Teraz chyba byłam za cicho. Może jednak to podgłośnie. Niech już będzie tak. No, to co, wychodzimy stąd i trzeba tutaj się ogarniać, bo widzę, że już nic złego na mnie tu nie czeka. Chyba. Błagam. Na mapie nie widzę, ale wiecie jak to jest. Patrzcie, jaki mam piękny dom.
zapomniałam, że tutaj... Oj, nie o to mi chodziło. Jak to się robiło, żeby to było ten? Że teraz... Kurczę, ale... No dobra. Odsuńmy się. No. Chciałam sobie zrobić zrzut ekranu, ale... Nie umiem zrobić, żeby nie było widać tego paska. Zapomniałam, jaki to był skrót. Może z tej strony będzie lepiej. To była Ewa? Tak. No dobra, tutaj są krówki, są świnki, czyli przeżyjemy, moi drodzy. Tylko ja sobie muszę skopać, może skopię to coś i postawimy sobie jakiś lepszy dom. Taki na szybko. Też owieczek tu niestety nie widzę, a pająków na pewno nie będę zabijała na sznurki, bo ja mówiłam już, pająki nie. Jestem na nie. W ogóle co tam jest tyle potworów? Takie czerwone skupisko. To jest chyba jakaś jaskinia. Albo spawner. Ja tam się nie znam na tej mapie, ale wiem, że czerwone to zło. My jesteśmy powoli głodni, więc przydałoby się jednak troszkę jedzonka sobie zorganizować. Tym bardziej, że koło nas kręci się go sporo. O, mamy już 13 minut nagrania, to dużo, dużo. A właściwie nic nie zrobiłam. Sobie przeczekałam tą noc. Powiem wam, to jest strasznie nudno, jak mi się jeszcze kilo skończył. Masakra jakaś. Zróbmy sobie tych patyków. I zróbmy sobie normalne narzędzia. A tam sobie zrobiłam drzwi. Do mojej nory. Co ja chciałam zrobić? Kamienny kilo. Proszę bardzo. Epoka kamienia nastała. Zróbmy sobie także mieczek kamienny, chociaż... Nie zamierzam walczyć na razie z nikim. Ale to nigdy nie wiadomo, trzeba być gotowym na wszystko. Tym bardziej, że w jaskinie na pewno też będę musiała czasem pójść. Spotkanie bliskie z potworami jest nieuniknione, nie oszukujmy się. W sumie to nie wiem. Wykorzystam te drewniane narzędzia na pewno. Dobra. Czy to drzewko już jest całe stegowane? Mi się wydaje, że nie. Nienawidzę tych drzew. Zmutowanych. To jest mnóstwo tutaj skakania i ogarniania. Proszę. Mogę kopać drewno cały odcinek, bo drzewo jest jakieś niepoważne i się rozrosło jak wariat. No tak. Super, jeszcze z liści podanym widziałam. O, jabłko dostałam! To sobie zjem. O, no, no. Ale ono mi nic nie dało za wiele. Muszę iść sobie zabić zwierzątko. Niestety. Ale jestem z siebie dumna, bo jeszcze nie umarłam. Tak. Szkoda, żeście nie widzieli, jak my z Karą zaczynałyśmy tak. Będę tutaj miała takie wspominki z moich początków. Swoją drogą zapraszam na kanał Karli. I też obejrzycie Simsy. Polecam. Dobra, chyba to już wszystko, tak mi się wydaje, a jak nie, to później się tym zajmę, bo na razie trzeba się zająć innymi sprawami. Tak, takimi jak ziarno. Dobrze mi idzie. Dajcie mi ziarno. O, jest jedno. Drugie. Posiejemy sobie dwoje, żeby można sobie sprowadzić kurki. Przynajmniej, na razie. Bo zanim będę ma na te świnie. A wiecie, nie chcę znowu powiedzieć sobie wszystkim elementy dookoła, bo nie będę miała, no wiecie. Skąd ich ściągnąć do zagrody? Bo wy na to nie pójdziecie, nie? Wy musicie mieć pszenicę. Wszystko takie pazerne się zrobiło. Ziarno, ziarno. Co tam takie ziarno? No tutaj mam wodę, fajnie. A ja przecież tak, no ciekawa jestem, jak ja chcę tu... Owce! Szkoda mi ich zabijać. Bo ja bym, wiecie, idziemy szukać żelaza. Zrobimy nożyczki. Tylko tak, ja to muszę zrobić w ten sposób, że sobie zrobię punkt tutaj do domu, bo ja orientację mam zerową. Po prostu zerową. Jak to się robiło? Chyba tu. Dom. Postaram się nie, że tak powiem,
tepać, nie teleportować się, tylko po prostu odnajdywać sama drogę za pomocą tych koordynatów. Ale wiecie, jak to bywa czasem, sytuacja jest wręcz kryzysowa i no, trzeba sobie radzić. Nie macie pojęcia, ile razy ja się gubiłam, grając tak sobie jeszcze sama kiedyś, ile ja domu zgubiłam. Nie mogłam się odnaleźć, dlatego ta mapka jest dla mnie naprawdę moim ratunkiem. I dobra, zabijemy świnie czy krowę? Świnie czy krowę? Zabijemy krowę. Ale dobra, bo i tak zanim przepalę to mięso, idziemy szukać żelaza. Pode mną też pewnie coś jest fajnego, bo słyszałam lawę, a gdzie jest lawa, to na pewno są fajne rzeczy. Cieszę się, że tu jest tyle zwierzątek i w ogóle fajne to miejsce. Pomijając górę oczywiście. Patrzcie, tu jest jakaś jaskina. Chodzimy? Ja się boję, ja nie mam jedzenia. Słyszę potwora. Proszę, tylko nie pająki. To tylko zombie. Ale jest jeden. Ej, na tej chwili nie wyglądasz. Nie bij mnie. Nie bij, jesteś słabszy. No. Ale ja zaraz tu umrę, wiecie. Halo, żelazo? Czemu jest pokazane, że one są za mną? To one muszą być pode mną. To niech sobie tam siedzą i się nie wychylają. Ja tu tylko przyszłam po żelazo i sobie idę, tak? O, tu jest znowu wyjście. Aha. A se wziąłam żelazo, co? Masakra. Jak ja wchodzę do jaskini, to mam serce przy gardle. Się pająku kłuje, jeżeli wyskoczy jakiś na twarz. Ja nie mam tej choroby, co prawda, tej takiej fobii. Ona się jakoś nazywa arachofobia, coś takiego. A no, coś w tym stylu. Nie chcę tutaj przeinaczać teraz. Węgiel mi niepotrzebny. Halo. Myślałam, że będzie jakieś żelazo. Nic, węgiel też się przyda w sumie. Tak czy inaczej. Idziemy, bo musimy zabić coś do jedzenia. O-o! Nie, dlaczego? No, 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 widzę wiedźmę! Dzień dobry, przepraszam, ja tutaj tylko przejdę. Nie ma mnie, nie ma mnie, nie ma mnie. Jak to się stało, że już jest noc? Brawo, mówiłam, że ze mną tak będzie. Nikogo tu nie ma, idźcie sobie. Boże, świnia! Serio? Weź się! No co się gapisz? Też chcesz wejść? O mój Boże, masakra, ja się wystraszyłam. No i widzicie, tak to właśnie ze mną będzie. Ja i Minecraft. Mogłam zabić te owce, jestem głupia, nie? 3/4 grających w Minecrafta od razu by zabiło owce i zrobiło sobie łóżko. Ale po co? Po co? Bo mi szkoda, tak? Myślałam, że znajdę żelazo. No nic, ja sobie to pokopię pod domem, na pewno. Ale na dzisiaj, moi drodzy, będę kończyć. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten taki odcineczek. Jeśli chcecie więcej, to dajcie znać. Mi się nawet podobało. Może będzie ciekawie, może nie, zobaczymy. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia w innych odcinkach, mam nadzieję. Pa, pa!